dzisiaj będziemy gotowali dwie rzeczy, dwie potrawy, takie same potrawy, jak gotowaliśmy z Marszałkiem. Będziemy robili wątróbkę gęsią z cebulą na białym winie z tymiankiem i zrobimy cannelloni z mięsem gęsi. Mamy kuchnię polską, bo to jest jutro 11 listopada, Dzień Gęsiny Świętego Marcina. Będziemy mieli francuski touch, bo zrobimy trochę mniej tłusto niż zazwyczaj w Polsce się gotuje. I włoski, taki delikatny akcent, bo robimy cannelloni, ale zmienimy trochę ten sos. Przeważnie cannelloni robimy je z mięsem wołowo-wieprzowym, a tutaj zrobimy gęsi z gęsiną. Podejrzałem mistrza, jak się sprawdza, czy mięso już jest dobre, czy nie, jak się smakuje potrawy. Zazwyczaj robiłem to łyżką albo widelcem, a tutaj robiłem to palcem i to są zupełnie inne wrażenia smakowe. Jestem zachwycony tymi wszystkimi dodatkami, sposobem podawania, kolejnością dobierania składników. Pierwszy raz gotowaliśmy na takim evencie. Jestem tutaj z dziećmi, dzieci zadowolone, ugotowały swoją pierwszą wątróbkę. Nigdy wątróbkę nie jadły, dzisiaj smakowała. Była to niesamowita dla nas przygoda. Nauczyłyśmy się dużo ciekawych, różnych porad kulinarnych. Gotowałyśmy pyszne potrawy, bardzo się dużo najadłyśmy i będziemy to na pewno gotować w domu.